Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest pokaz systemu Batocera 33 uruchomionego na Raspberry Pi 4. Dzisiaj zajmiemy się Commodore 64. Jak widzicie, nie ma na liście Vika 20 i Commodore Plus 4. Vika 20, dlatego że już zacząłem nagrywać odcinek, już miałem nagrane z jakieś 15 minut i przez 15 minut nie udało mi się uruchomić żadnego tytułu. Znaczy, uruchamiały się tytuły, ale a nuż to sterowanie było do dupy, bo trzeba było za pomocą klawiatury, a bardzo dużo wyskakiwało po prostu errorów, czyli musiał segregować na nowo, nie chciało mi się. Tych gier było zdecydowanie mniej niż to, co mówiłem w ostatnim odcinku. 200 coś, bo z Wikiem jest problem, że jest pełno składanek w internecie, a w większości przypadków to te gierki z Wika to są gierki po prostu z Commodore 64, bo wychodziły, że tak powiem, te gry w taki sposób, że można było je uruchomić i na Wiku 20 i na Commodore 64. Jeżeli chodzi o plusa, to tych gierek zdecydowanie było mniej, ale problem z plusem był taki, że po prostu okładki, filmiki i tak dalej były ściągane z wersji z Commodore 64, bo screen scraper nie ściąga ani okładek, ani filmików, ani screenshotów z Commodore Plus 4, tylko bierze je wszystkie z Commodore 64, czyli była po prostu niezgodność, a tych gier też było mniej zdecydowanie niż to, co mówiłem. I stwierdziłem, że po prostu je wywalę. Jakoś tak więcej miejsca się nie zrobiło na karcie SD z tego względu, że te biblioteki były zdecydowanie mniejsze niż Commodore, niż Amiga. Więc jesteśmy przy Commodore 64, to jest komputer legenda. To jest screen server. Wygaszasz się, uruchomił. Szczególnie w Polsce komputer legenda, bardzo dużo ludzi miało Commodore 64, reszta miała Atarynki w tym czasie. I widzicie w opisie, że nawet Commodore 64 był nazywany VIC 2. Miał on 8-bitowy procesor, 1982 rok produkcji, 64 kB RAMu. Nie jest to 64 MB, tylko kilobajty. Sprzedano 13 milionów tych egzemplarzy. Nie wiem, skąd te dane są, po prostu tak z tego motywu czytam, co tutaj jest napisane. Wydaje mi się, że tych egzemplarzy było więcej, tym bardziej, że teraz te podgonili troszkę dzięki temu, że powstało parę lat temu DC64 Mini i DC64, w Polsce znane jako DC64 Maxi, czyli replika. Uruchomiono system operacyjny bazujący na Linuxie. Bardzo ładnie on chodzi. Można też kupić odpowiednik VIC-20 tego samego producenta. DVIC-20 się to nazywa. To jest niedostępne w Polsce. Można poszukać na portalach zagranicznych. Też jest w wielkości tego normalnego komputera, bo VIC-20 i Commodore 64, czekajcie, przejdziemy na Amigę na chwilę, żeby filmik się załączył, wyglądały bardzo podobnie do tego, czyli do tej wersji chlebaka. VIC-20 chyba nie wyszedł w tej takiej bardziej nowoczesnej wersji spłaszczonej, przypominającej Amigę. A Commodore wyszło, ale naprawdę warto. Tym bardziej, że jeżeli ktoś zbiera, tak jak ja już swoje A500 Mini już sobie zamówiłem, nie wiem, kiedy mi przyjdzie. Ja zbieram tego typu, ja mam pewien sentyment, ja mam akurat DC64 Mini, jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu, uruchamiam mi praktycznie wszystko, co chcę, żebyś uruchamiało, tam trzeba się troszkę poradzić, może kiedyś zrobię filmik o tym, w jaki sposób się bawić DC64 Mini, żeby być wyciągnąć wszystko, co jest możliwe z tego. Bardzo fajny sprzęcik, będzie na pewno zajmował honorowe miejsce. Mam, już mówiłem w niektórych odcinkach, mam Commodore 64. Postanowiłem, że sobie się zaopatrzę ładnych parę lat temu. Troszkę go zmodernizowałem, bo dodałem chipset odpowiedzialny za wyświetlanie obrazów w poprawny sposób na nowoczesnych tych odbiornikach.
Nic nie było lutowane, tylko po prostu trzeba było dziurę w osłonie termicznej, chyba się to tak nazywa, wyciąć, żeby ten chip dodatkowy się zmieścił. Jego się nakłada na chipa graficznego w komodorcu i tam są trzy śrubki i się reguluje, żeby w poprawny sposób kolory wyświetlał i tak dalej na nowych odbiornikach. Do tego mam kupiony fajny kabel, gdzie mogę już komodorca podłączyć przez cincze do telewizora, nie przez typowy kabel analogowy. I do tego jeszcze sobie kupiłem SD jak, czy jakoś tak, no, żeby można było uruchomić gierki z karty micro SD, więc mam takie wypasione. Oczywiście mam stację dyskietek też na 5,25 chyba były dyskietki, czy jakoś tak. I mam magnetofon też, coś tam na kasetach też mam. No ale głównie teraz jak podłączam, to się bawię właśnie z karty micro SD, tym bardziej, że na 8-gigowej karcie można zmieścić pełną bibliotekę bez większego problemu. Na mniejszej można, bo te gierki zdecydowanie mniej zajmują. Ale ja wsadziłem akurat 8 giga, bo mniejsze akurat nie miałem, więc i pełną bibliotekę Commodore 64. Bardzo fajnie to działa. Wspomnę jeszcze, że jeżeli ktoś ma Commodore 64, to jeszcze jest możliwość teraz w miejsce kartridża, gdzie się podłączało tego Turbo, jak one się nazywały, ja pierdzielę, teraz mi wleciało z głowy, te boostery całe. To są takie wersje, gdzie można wpiąć właśnie taki kartridż, gdzie wpięta jest karta micro SD i ona działa bardzo podobnie. Jest też wersja taka, gdzie wpinacie to w stację dyskietek, w magnetofon i Commodore 64 wychwytuje tą kartę micro SD jak kasetę. I ja mam akurat tą wersję, którą się podpina pod stację dyskietek, tak? Czyli wpisuję komendy tak, jakbym miał podłączoną stację dyskietek. Ale zastanawiam się bardzo poważnie, żeby zakupić sobie właśnie tą wersję wpinaną pod kartridża, bo one działają najszybciej i czytają formaty CRT bardzo ładnie. I po prostu się zastanawiam na tym, bo to fajny sprzęt, tylko że kurczę, nie wiem po co mi to, bo i tak pewnie nie będę na tym grał. Tym bardziej, że mam DC64 mini. Dobra, wchodzimy do Commodore 64. Widzicie, że jest 1873 gry. Namęczyłem się jak cholera, żeby je posegregować, bo tych gier miałem zdecydowanie więcej. Bardzo często mi się zdarzały powtórki, gdzie były w formacie CRT, PRG, D64 i CES64 kasetę. TAP. Z rozszerzeniami po prostu powtórek miałem od groma, miałem tutaj w tym, na początku jak zacząłem segregować, ponad 10 tysięcy ROMów. Zostało 1873 i tam gdzie miałem ROM CRT, to wybierałem CRT, bo one się najszybciej uruchamiają. Tam gdzie nie było, to zostawiałem PRG. Tam gdzie nie było PRG ani CRT, to były DES64, czyli dyskietkę, a na samym końcu kasetę. Czyli w większości przypadków powinno być to, zaraz zobaczymy sobie na przykład 1000, jest to D64, tak? Przejdziemy kawałek dalej, zaraz się okaże, że większość będzie DES64. Może się tak zdarzyć. Nie wszystkie gry wychodziły na kartridżach, większość było na dyskietkach. No patrzcie, jakbym chciał teraz znaleźć jakąś grę, to będzie problem. Tu mamy jakiegoś Borderlandsa, też jest unrelease, czyli nie oficjalnie został wydany. Dobra, ale kurczę, może przejdziemy i będziemy jakąś gierkę. Zastanawiałem się, w jakiej formie pokazywać wam tam, gdzie mam faktycznie dużo tych gierek. Czy losowe gierki po prostu wciskać i wybierać, czy Atomic wysłał też na Amigę D64. No zaraz się okaże, że większość jest D64. I w sumie tak nie wiem co mu pokazać na dokumentacji, jest kupę fajnych gierek. W poprzednim odcinku mówiłem, że
sumie od Amigi się zaczęły takie poważniejsze gry, no i troszkę skłamałem, bo już na Commodorcu się zdarzały gierki, które naprawdę były zaawansowane, skomplikowane. Bardzo często te wersje dyskietkowe, bo na zaraz D64. Bruder Dash, o, zobaczymy sobie Bruder Dasha. I macie, widzicie, jest CRT. I jest to J1 dopisane. Ja to przegrałem z tej mojej, że tak powiem, z tego co uruchamiam na DC64 Mini. Z pendrive'a, z którego uruchamiam te gierki. Przy Bruder Dashu musiałem dopisać właśnie kreskę i J1, żeby wykrywało DC64 Mini, że joystick jest podłączony do portu 1. Standardowo jest uruchamiane wszystkie gierki, że joystick jest podłączony do portu numer 2 i Bruder Dasha nie uruchomicie. I trzeba dopisać tam stopkę J1 do nazwy, żeby DC64 Mini wiedziało, że po prostu jest podłączony joystick do portu numer 1. I tak parę gierek, tak, z których uruchamiałem na DC64, tak samo chyba jest Bruce Lee zrobiony, też jest ten dopisek, żebyście się nie zdziwili, to nie jest jakaś tam wersja, tylko po prostu to oznacza, że uruchamiałem to na DC64 Mini. Pytanie, czy przez to, że tutaj ten, bo mi teraz tutaj coś nie działa, Fire. Nie wiem, czy tutaj spacji nie trzeba wcisnąć. Albo właśnie przez to, że jest nazwa pliku jest zmieniona, to mi się gierka nie chce uruchomić. Wcisnąłem Escape. Spróbuję jeszcze raz. No, pad mi działa. Start przyciskam, nie działa, tutaj nie działa, może przez to, że klawiatura jest podpięta, coś mi się tutaj dzieje dziwnego. Próbujemy F1 wcisnąć. O, jest F1, dobra. Trzeba było F1 wcisnąć. Już działa. Zaraz zobaczycie, o właśnie, no i przesuwa się zdecydowanie lepiej niż na ColecoVision, nie? Ten ekran. Też nie jest idealnie płynnie. Oj, nie zdążyłem skręcić. Jakiś był sposób, żeby na tym emulatorze... A! I właśnie jeszcze jedna jest ciekawa rzecz. Zrąbałem. Przejdziemy sobie tędy. No. Nie dałem rady. Jeszcze jedna rzecz, która mnie drażniła przy emulatorze Vika 20 i przy Commodore Plus. O! Mi się ludzik nie odnowił. Nie było tych obwódek, nie? Większość emulatorów, które mam na tej mojej składance, ma te obwódki porobione, tak? I po prostu chciałbym dawać wybór. A przy Wiku tej obwódki nie było. I to mi się nie podobało. Ogólnie Fire jest taki, o, udało mi się teraz ładnie to zrobić, że przy Amidze, ja już pokazywałem Amigę, nie chcę robić kolejnego materiału, ale przy Amidze między innymi, przy kilku emulatorach jest tak, że tych obwódek, tych ramek, o źle mówię, obwódek, ramek, to jest kilka rodzajów. I one to nie jest tak, bo Batocera słynęła z tego, że... Oj, zginąłem. Że w momencie, kiedy sobie wejdziecie w zaawansowane, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie, Advanced Game Options, to tutaj mamy dekorację, o, tutaj mamy dekorację,
możemy sobie ustawić albo automatyczną się uruchamia, albo na przykład jakiś stary telewizor czy coś takiego, nie? Bayer był, bo tutaj możemy na przykład niektóre gierki na automatach powinny wykorzystywać te z automatu te węższe albo takie węższe, a wykorzystują szerokie, nie? Czyli można sobie to zmienić, ale tutaj o, mamy, tutaj też są Commodore, czyli mamy ten, ten przyciemniony, standardowy, defaultowy, ale też jest inny i są dwa akurat te Commodore, nie, tutaj nie te są, o, i możecie sobie ustawić po prostu takie, jak wam pasuje, nie? Mi pasują te przyciemnione, takie standardowe, ale jeżeli wam nie pasuje, to możecie sobie dać jaśniejsze i to w większości przypadków przy większości tych emulatorów jest możliwość właśnie wybrania innego rodzaju. Gdzieś patrzyłem się, ale to te dekoracje mi nie działają, bo są te 4K Ultra Wide też. W jaki sposób można zrobić tak, że takie dziwne odblaski się tworzą? Tylko ja nie wiem, czy to działa na Raspberry Pi, czy to nie działa czasem tylko na PC-cie, bo to jest dodatkowe obciążenie procesora. Dobra, lecimy dalej przy komodorcu. Bruce Lee. Karate Mistrz. O, jest Bruce Lee 2. Gdybym mój kumpel, który się zagrywał w Bruce Lee 1, wiedział, że powstał Bruce Lee 2, to by był w niebo wzięty. O, inni przeciwnicy są. Dobra, ja nie chcę Bruce Lee, ja chcę Bubble Bobble. Bubble Bobble 2 na konsolach wygląda zdecydowanie inaczej, ale ja się zagrywałem w jedynkę na komodorcu. Ten odcinek może być przydługawy, bo chciałbym... O, mam pomysł, będziemy zmieniać obwódki. No i co, uruchamia się to Bubble Bobble, czy się nie uruchamia? Uruchamia się. Tu jest chyba kaseta. Press Fire. Dobra, jest Fire. Jeden na klawiaturze. Można grać analogiem. Będzie lepiej niż na tym, na krzyżaku. Już, kurde, koniec planszy. No i jeszcze nie koniec planszy, jest koniec planszy. No i nie zdążę nic zebrać. Zdążyłem banana. Jak grałem się w Bubble Bobble na Commodore, to nie wiedziałem, co to znaczy kredyt. Teraz już wiem. No, idziecie się do mnie czy nie? O, idą, zaraz mnie od dołu z czapią. O, i trafili mnie. Tak wygląda jak Bubble Bobble. Lecimy dalej. Następna. Kurczę. I jest Boogie Boy. Ja się strasznie męczyłem przy wersji... No co, ja to uruchamiałem wyżej. Nie pamiętam, ale strasznie tam klatki skakały. Nie wiem, czy wszystkie gierki z Commodore działają, od razu mówię, bo nie byłem w stanie sprawdzić wszystkich. Uruchamiam na razie póki co te gierki, które sprawdzałem, bo mi się one kojarzą z Commodore, tak? Czekajcie, tu chyba joystick do przodu się trzymało. Tak, a Fire'em się zmieniało ten. No i jest, animacja jest bardzo płynna w porównaniu z tym, co w którymś tam z moich filmików mogę się zobaczyć. Jest ten, teraz niebieską by się przydało chwycić flagę. Jest. O, jasna niebieska. No i jakoś nie mam problemu trafienia. O, czas. Ajajajaj. I tu są te kamienie fajne. Można postawić sobie samochód pionowo. No przez to, że na którejś tam trasie, przy którymś wrażeniu trzeba tak zrobić, żeby przejechać w ogóle. O. O, tu była jazda niebieska.
Nie uderzyłem. I spadłem? I spadłem. Chociaż jedno okrążenie by się przydało przejechać, ale już widzę, że nie przejadę, bo mi brakuje czasu, a nie ma tutaj żadnej tej. Za dużo razy się... nie dojechałem. Dobra, sprawdzimy sobie. A Nord. Niech będzie Nord. Jeszcze jedno. W ogóle to jest fajnie, bo to jest KPH, nie? Nie spodziewałem się tego. A, kilometr per hour, dobra. No, zazwyczaj jest chyba KMH, a nie KPH. Spoko, gierko. O, przeskoczyłem, udało się. Jeszcze raz, nad kamieniami. O, ściana. Wow! Jest czas. Dobra, jest czas. Oj, gdzie mi czas? Zapomina się skopują. Oczywiście jak się to grało, to my z kumplem, jak się już grało tam, nie wiem, 10 raz, to znaliśmy dokładnie miejsca, gdzie są te nie flagi, banery z czasem i po prostu się tam zajeżdżało, żeby tylko zdążyć, nie? Dobra, przeskoczymy troszkę szybciej. To była gierka, którą trzeba było się nauczyć na pamięć. I co? I pięć teraz na krzyż i... Chop and drop? Czemu to się nazywa chop and drop? Aż chciałbym to uruchomić. To jest International Karate Plus. Czemu to się nazywa chop and drop? Chop and drop coś się nie chce uruchomić. Poczekamy jeszcze chwilkę, czy coś się pojawi, czy nie. Zacząłem mówić o tych obwódkach, to od razu teraz powiem. Teraz widzicie, oczywiście jest klawiatura pod spodem, wycinki klawiatury pod spodem, ale w środku macie taką szarą obwódkę i przy niektórych motywach widziałem gdzieś na YouTubie, że po prostu odbrasta jakby z ekranu rzutował na tą właśnie obwódkę. I chop and drop się uruchomiło, ale nic nie można zrobić. Spróbujemy F-ami wcisnąć. F1, F3, 1, 2, 3. No fajnie, tylko że się nic nie da zrobić. Spacja nie działa, Enter nie działa. F1, F3 nie działa. Jakieś dźwięki tam w tle się dzieją. Nic nie działa. O! Czekajcie. Bo miałem od razu sobie sprawdzić to. O! Retro Arch. Dobra. Czyli wcisnę znaczek PlayStation X, to mi się Retro Arch uruchamia. O! Wcisnąłem reset. Nie chciałem resetować. I pad mi się zrestartował. Kurczę, no. Czekajcie, muszę go sieciować na nowo. O, połączył mi się z czymś. Nie wiem, z czym mi się połączył. Nie używam DualShocka 4, który ma problemy z łączeniem się z adapterem. Przy następnej grze spróbujemy znaleźć klawiaturę, bo wiem, że którym się wciskało, żeby się ta wirtualna klawiatura pokazywała. To wam od razu powiem, bo ja mam podpiętą klawiaturę teraz bezprzewodową do Raspberry Pi. Ale wiem, że ta wirtualna klawiatura jakoś się uruchamiała komando. International Karate chcę uruchomić, ale no, widzicie, że tej wersji niekoniecznie. Tu jest Crazy Cars 3.
która nie wygląda jak Crazy Cars 3. Fajnie zrobiona animacja tam na górze tego twarzy, delikatne ruchy całego ekranu i już się niby rusza, nie? Crazy Cars 1 oczywiście to wyszło faktycznie na Commodore 64, trójka, no ja nie wiem, czy to nie jest jakiś hack. Dobra, będziemy tego uruchamiać. O, Creatures. To było fajne. Znaczy, to była... to była ładna gra graficznie zrobiona na Commodore. Musicie w to uwierzyć, że to było... To robiło wrażenie. Creatures 2 tak samo. Po prostu piękne gry były w porównaniu z tym, co można było spotkać na Commodore. I to robiło wrażenie. A nie jakieś tam poligony trójwymiarowe. No jeżeli mieliście dla porównania, nie wiem, gierkę typu o, Cyber World w porównaniu z Creatures, no to Creatures pięknie było. Lecimy dalej. Są tutaj na przykład, jest parę gierek, które... Darkon. Ktoś się zagrywał Darkona z moich znajomych. Ogólnie parę gierek wyszło na Commodore, gdzie mówię, no, moi znajomi nie mieli dostępu do wszystkich gierek. Defender of Crow to jest chyba wersja dyskietkowa. To już była właśnie ta jedna z bardziej zaawansowanych gierek, a to jest CRT nawet. Bardziej zaawansowanych gierek to nie wyszło na kasecie. Bo dogrywało właśnie dane w międzyczasie, bo to była gra trochę strategiczna, trochę taka jak północ-południe. No i na Commodore wychodziły gierki też, które wychodziły na Amidze i po prostu był szok, że w ogóle to wyszło. Ja nie mówię teraz o tym, o Prince of Persia, ale na przykład tutaj mamy Dizzy'ego i jest na przykład Dizzy Prince of the Wall. On wygląda zdecydowanie inaczej niż ta wersja, która wyszła na Amigę. Ta wersja na Amigę jest przepiękna. Na Vercade niestety umieścili na składance gorszą wersję z konsoli, teraz nie wiem, czy na SNESa, czy SNESa, nieważne, ale ta wersja na Amiga była no piękna w porównaniu i melodia była super i animacja i graficznie bardzo ładne tła były porobione. Wydaje mi się, że tą wersję na Commodore już uruchamiałem i ogólnie no, ona wygląda zdecydowanie gorzej niż ta wersja Amigowa. Ale jest. Miałem zrobić test. Coś się nie uruchamia ten plik. Poczekajmy chwilę, bo to wersja jest dyskietkowa, bo widzicie, że jest 8.1, czyli uruchamia się z dyskietki. Może potrzebuje troszkę więcej czasu, żeby się dograć. Ale właśnie tego, ale jest, to mi się, nie wiem, czy będę miał czas, ale chciałem zrobić materiał o słuchawkach, które ostatnio kupiłem, które są koszmarne, ale są bezprzewodowe i kosztują 25 zł. Właśnie to jest ten pozytyw, 25 zł za bezprzewodowe słuchawki, to jest szok. Nieważne, że dźwięk jest do dupy, że to jest chiński tani plastik, który się zaraz rozleci w rękach, takie uczucie dziwne jest. Ale 25 zł. I zastanawiam się, czy nie zrobić takiego troszkę szyderczego materiału. Coś się uruchamia. I się uruchomiło. I wciśniemy sobie spację, bo tu zazwyczaj się klikało spację. O, nie działa spacja. Fire. Nie działa. O, fire zadziałał któryś. Albo... Tutaj spacja. Tu poszła spacja. Czasy Commodore. Przyszło się na godzinę do kolegi, z czego traciło się. To oczywiście, że chcemy nieśmiertelność. Energii. Oczywiście, że chcemy. No i dobra. No nie, no tragicznie to wygląda. Ciekawe jestem, czy nie. No, ruchamy się teoretycznie w podobny sposób tu, bo podejrzewam, że to jest wiadro wody. Tak. Tutaj teoretycznie na Amidze był liść, a tutaj jest, no jest też niby suszone liście.
Skoczymy się, a to powinny być zapałki. No jest, pudełeczko zapałek. Nie przypomina to pudełeczko zapałek. Dobra, czyli tu musimy użyć liści. A, lewo-prawo się przechodzi. Użyliśmy liści. Teraz odejdę kawałek z tego względu, że w którejś wersji można było się poparzyć. Teraz trzeba użyć zapałek na tych liściach. Jest ogień? Nie, patrzcie, jednak nie. Czyli to nie jest ta wersja. Jak najbliżej w takim razie podpalamy drzwi. Set fire. Dobra, i teraz używamy wody. I zgasiliśmy płomień. I wychodzimy na zewnątrz. No teoretycznie ten śpiewek był, nie wiem, czy na tej planszy. Już mi się mylą wersje. Jest tutaj kill off. Ogólnie ta wersja to chyba wygląda jak z ZX Spectrum. Melodyjka jest, i najlepsze jest to, że melodyjka jest chyba ta co na Amidze, tylko na Amidze zdecydowanie lepiej. Tu jest lew, trzeba mu wyciągnąć drzazgę, czy tam coś tam. Tutaj są drabinki na górze i tych drabinek na Amidze nie było. Za to tutaj były te, ciekawe czy tutaj też, zaraz zobaczymy, wyskoczymy poza ekran, były chmury, na których można było skakać, można tam skakać po tych chmurach. Dobra, tutaj był kamień widoczny, który można zniszczyć i też się udało go zniszczyć. O, wiśnia. Na Amidze nie było nietoperzy. Dobra, no Lizzy działa. Tu jest, o, jest. Utopiłem się. A, nie topi się fajnie. Dobra, ale, a, bo ja zapomniałem, dobra, pewnie te nietoperze robią krzywdę, pewnie zabierają energię, a zapomniałem, że nieśmiertelność włączyłem. I spadłem. Na Amidze był bajer, bo tam po drugiej stronie jest... no właśnie, ja tam nie wejdę, bo muszę mieć monetę, żeby mnie przepuścił. Ta moneta chyba była tutaj na górze. Trzeba przekupić śmierć. Gold nugget, złote co? Złote skrzydełko? Na Amidze było tak, że... A nie, źle mówię. Nie, dobrze mówię. Kurde, no za wcześnie. I teraz znowu będę musiał czekać, aż przepłynie tam z portem. Chociaż może... A nie, nie. Na tej planszy wyskoczyłem. O, przepłynęła. Na Amidze było tak, że normalnie ta tratwa sobie pływała i można było na nią sobie bez większego problemu wskoczyć, trafić i się z niej nie spierdzielić. O, idziemy, idziemy. Dobra, nieźle. O, i tutaj jest inna śmierć. No, ogólnie jak chcemy przejść, to musimy go opłacić, bo inaczej was kopnie i wróci do wody. Nie mam tego, patrzcie, kurde, nie zapisało się? Czy nie? A nie, puścił mnie, zabrał mnie z automatu. No i za drugim razem, jak się tam przychodzi, można znaleźć silnik do motorówki. W momencie, kiedy mu dacie silnik do motorówki, no to o, coś tam wam innego daje. Ale ta łódka zaczyna zapierdzielać z silnikiem do motorówki i jest problem z wskoczeniem na nią. O, jest tygrysek, jak mu się da skrzynkę, którą tam widzieliśmy i serek tam skoczył do tej skrzynki i tą skrzynkę się zanosi do ogra tego na początku po lewej stronie i on się przeraża go i można przejść dalej do zamku i bardzo fajna gierka, bardzo mi było, wspominam. Ale te Lizzy zdecydowanie wyglądają jak z ZX Spectrum, po prostu kolorów brakuje. Są lepiej wyglądające gierki na Commodore 64 zdecydowanie. Dragonusa. Nie będę pokazywał, gdzie Dragonus działa. Dragonus. Bo na którymś tam z moich filmików działał, więc na pewno też działa, bo to jest ta sama wersja.
Jeszcze sobie wejdziemy tylko Draconus. Gdzie ten Draconus? Sprawdzimy, co to jest za wersja. Jest to wersja dyskietkowa i działa. Lecimy dalej. Ten odcinek może być bardzo długi. Przewiniemy troszkę. Enduro. Nie ma enduro. Nie, jest enduro race. Nie, tragedia. Fajnie było tak, jak się uruchamia po kolei jakieś tam gierki, o to kolejne Dizzy. O, fast break, koszykówka jakaś. W momencie, kiedy uruchamiam kolejne gierki, to już mi się pojawiają kolejne gierki, które bym chciał pokazać. O, Fist Samurai, Namidze była bardzo fajna. Na komodorze też widzicie, że to strasznie płynnie chodzi. Na Namidze wyszły dwie części, jest też The Second ten. I tutaj mamy, o właśnie, podróbkę International Karate, albo i nie. To wygląda jak International Karate Plus, ale zobaczycie. To było pierwsze. Nie wiem, czy to nie jest ten sam autor. Chociaż nie, bo tutaj są ruchy, których w International Karate Plus nie ma, czyli to tak jakby było International Karate pierwsze, a później było to. Zaraz zobaczymy producenta i po prostu zjedziemy na International Karate i zobaczymy, czy to jest ten sam producent, czy jedni od drugich zżynali. Bo jeszcze jest World Karate coś tam. No to jest International Karate, tylko wydane na inny rynek, nie? No jeszcze jest IK Plus, wydane na Amigę, czyli International Karate Plus w skrócie. Ogólnie ten plus oznaczał, że było trzech na ekranie, a International Karate jako tako, jak się pojawiło, to było jeden na jednego. World Karate chyba jest bardziej rozbudowany z tego, co dobrze pamiętam. I tyle. Ja się najwięcej zagrywałem w ten International Karate Plus, bo to miałem na Amidze. Oj, te czasy wczytywania, tragedia. Można jakieś pewnie turbo ustawić, ale ja wam zostawiłem. Róbcie co chcecie z tym. Projekt się odzwyczaił od takiego wolnego wczytywania. No, jest. Pięknie to wygląda, pięknie. Jeszcze tutaj jest paseczek, nie wiem, czy to ma być tak paseczek, czy... Na padzie nic nie działa, spacja nie działa, enter nie działa, spróbujemy F1. Nie działa, 1, 2, 3 też nie działa. Może trzeba poczekać na intro. Wirtualną dyskietkę wyciągnąłem. Dobra, z powrotem wsadziłem ją. Sprawdzę tą klawiaturę, jak się uruchamia. Może z selectem, nie? Loading state się ustawił. Nie, nie. O, screenshot zrobiłem. Po prostu select trzeba wcisnąć i się pojawia ta. Pojawia się menu. Bo ja nie. Właśnie, chciałem to sprawdzić. Tego nie mam na klawiaturze, albo non-stop też nie działa. Więc nie wiem, jak uruchomić tę grę. Wciskam jedynkę, dwójkę, trójkę. F1, F3, F5, F7. Nic nie działa. No nie działa. Jeszcze return. Nic nie działa. No muzyczka sobie leci. Dobra, wychodzimy. International Karate Plus na pewno działa, więc... To jest, widzicie, Beam Software. I tutaj
też jest Wind Software, tu jest chodzone, ten chodzony, spoko. A tu jest jeden na jednego. Nie ma filmiku, ale jeden na jednego. Nie za daleko, nie, tu jest International Karate, jest System 3 Software. Jeszcze wyjdziemy, pewnie jest IK, jest IK. Tak, czyli jedni albo drudzy od siebie zżynali. Jeszcze, czekajcie, jak już byłem na tym International Karate. Tu jest International Karate, to jest 87 rok, a IK... Gdzie to IK było? Tu jest IK. 87 rok. No, 87 jak... To miałem sprawdzić jeszcze. 86, czyli najpierw było to, później było International Karate Plus. Jedziemy z powrotem na F. Osiemdziesiąty dziewiąty, osiemdziesiąty szósty. No to przykro mi. Najpierw było International Karate, a to ewidentnie jest ściągnięte z International Karate. Może zmienili nazwę, ale mi to wygląda na zrzutkę po prostu. Co my tu mamy? Widzicie, że nawet erami jak przełączam, to troszeczkę długo schodzi. Coś tutaj znałem z tego? Nie wiem. Tytuł znam, ale to jest inną wersją. Ghostbustersy nie będziemy uruchamiać. Golden Axe na przykład jest, tak? Na Commodore i... Bo ja na przykład nie wiedziałem, że było Golden Axe na Commodore. Co prawda to 90 rok jest wydania, więc to jest chyba jakiś hack. Ale nieważne, no, ale jest. No. Tak samo Prince of Persia, tak samo tam parę innych gier pewnie, nie? Ja wiem, Prince of Persia nie jest hakiem, no, ale bardzo późno wyszło na Commodore. Co my tu mamy? No już doszliśmy właśnie do I. Dobra, uruchomimy International Karate Plus. Jak już mówiłem, że chcę uruchomić. Nie lubię, w sumie nie lubię tej wersji 1 na 1, bo jest za wolna moim zdaniem. Tutaj się więcej dzieje, więc... No i widzicie przy okazji różnicę między 8.1 a CRT kartridżem CTR CRT i no dobrze, nie trafiliśmy jeszcze na dyskietkę, tak? Bo, nie na dyskietkę, tylko na kasetę, bo kaseta tu w ogóle się wgrywa, nie? Ktoś mi tam napisał w komentarzu, że czemu nie używasz turbo przy Amidze, szybciej gierki by się uruchamiały i tak dalej, i tak dalej. Ale to, no, ja mam sentyment do tego, że się te gry tak długo uruchamiały. I mi to akurat nie przeszkadza. Możecie oczywiście sobie to uruchamiać, te wszystkie turbo, żeby się szybciej te gierki uruchamiały, ale to... Mówię, nie o to chodzi, to już całkowicie, no emulacja jest... Już, emulujecie grę, czy emulujecie sprzęt? Ja emuluję sprzęt. Szukam jak najbardziej kompatybilnego emulatora, żeby, źle powiedziałem, emulatora, który jak najbardziej będzie przypominał oryginalny sprzęt, tak? Nie o to chodzi, żeby na przykład w gierkach w PlayStation 1, żeby wszystkie gierki chodziły w 60 klatkach, skoro na PlayStation 1 nie byliście w stanie wyciągnąć w tej grze na przykład 30 klatek, nie? Ona nie została, większość gier jest programowana w taki sposób i testowana właśnie w takiej ilości kratek, jak to działało na oryginalnym sprzęcie. No. Tu chyba trzeba wcisnąć run stop. Nie, dobra, coś tam poszło dalej.
Jest fire, wcisnąłem, już jestem białym, dobra, i już karate. O, nawgrywałem się, będą mi jaja, jak przegram pierwszą walkę. Może tak być, niebieski zaraz wygra. Chociaż jednego trafi, nie? O, udało się, mam 800 punktów, nie jestem ostatni. Chyba, że czerwony mnie zaraz trzaśnie. O, już mnie trzasnął. Remis, dobra. Czas się skończył. W przypadku remisu i w przypadku, ale remisu na trzecim miejscu, nie? No przechodzi się dalej, nie? Słuchajcie, przytomnę, ja się cofnę, od razu spróbuję go trafić pięścią. Nie udało się. O, trafiłem jednego pięścią. Tego nie trafiłem. O, teraz mnie ten czerwony, niebieski. Wersja na Amigę chyba jest prostsza. Najłatwiej mi się grało ostatnio w wersję na Game Boy Advance. No co? Remis? Nie, przegrałem! I tyle czasu wgrywania i przegrałem. Dobra, dajcie mi szansę jeszcze raz, bo te minigierki też były fajne po dwóch rundach. Jeszcze raz. Kurde, co z tym czerwonym? I który mnie trafił? No niebieski mnie trafił. No co za... Dobra, obroniłem się. Jeszcze raz obroniłem się. Czas się skończył, nie zdążył wstać. No. Udało się. Jest biały, jest niebieski. Teraz zepniemy się. O, pięknie to zrobiłem. Tutaj się ciekawe rzeczy czasem pojawiają. O ile dobrze pamiętam, to była Pac-Man w tle się pojawia. Tutaj był pajączek przez chwilę. Teraz coś tam skacze w wodzie. Ale chyba Pac-Man się pojawia, albo inny jakiś tam stwór z jakiejś gry. Oj. Tutaj można sobie na tych minigierkach... O, idzie coś po lewej stronie. Na tych gierkach można sobie szybko pas, bo tutaj się kolor pasu zmienia, nie? Na razie mam biały. Chyba przy 10 tysiącach się zmieni kolor. O ile dam radę, no to pewnie zaraz odpadnę. O, to... Kurde, ja myślałem, że go z czasu trafiłem. Dobra, już przegrałem tą walkę. Jeszcze... No i już koniec. Dobra, kończymy. International Karate. Lecimy dalej. Dobrze, że chociaż jedną rundę się udało w fajny, efektowny sposób wygrać. No to już tego trochę się... O, jest International Karate. Italii 90. Italii 90 jeszcze zgrywałem na Midze i wyglądało trochę inaczej. Na komodorcu grałem w mikroprocesor Soccer, czy jakoś tak to się nazywało. Mikroprocesor albo mikroprocesor Soccer. Karatek nie będę uruchamiał, bo nie umiem w to grać. Podoba mi się, bo to jest bardzo protoplasta Prince of Persia, ale ja w to nie umiem grać. Tu są kick-offy. Screenshoty wyglądają identycznie, ale faktycznie jeden jest jedynka, drugi jest dwójka. Kickstarty graliśmy w dwójkę z kumplem. Tu chodziło o to, że na odpowiedniej platformie trzeba było odpowiednio zwolnić. Jak się nie zwolniło, to się spadało. Można było budować swoje trasy. Tu mamy Kung Fu The Way of Dex. O, czyli to jest jeszcze, to jest 85 rok. Może to było pierwsze. Któż to wie? Ciekawe jest. Muszę poszukać informacji w internecie. Może wam źle mówię. Last Ninja. Bardzo fajna gierka. Jedynka, dwójka, trójka. Spoko gierki. Strasznie toporne, ale bardzo ładnie narysowane, że tak powiem. Są lemmingi na Commodore.
które wyglądają tragicznie. Idzie coraz lepiej. Tutaj co to było? Litter Sarah Sisters 2. Podróbka Gianny Sisters. Wygląda jak homebrew. Lord Runera graliśmy. Nie mam pojęcia w którą część. Ale można było też robić plansze. I najlepsze jest to, że no to takie było hobby kiedyś, tak? Robiliśmy sobie, bo tam było ileś tam bloczków na ileś tam bloczków, żeby stworzyć planszę i robiliśmy sobie na kartce normalnie w kratkę z zeszytu z matematyki, rozrysowaliśmy sobie kolejne levele i później je próbowaliśmy tworzyć na Commodore. Co tutaj mamy? Rozrobot? Nie. Bardzo ładnie wyglądająca gierka, jak na Commodore. O, i zaraz dojdziemy do tej piłki nożnej. Jakieś Mario. To jest Mario Bros. Aha. Ogólnie to chyba się nazywa Super Mario. Poszukamy. Ja to nie wiem, o co chodzi z tym Mario, czy zawsze jest burza, czy Gianna Sisters była pierwsza, czy Mario było pierwsze i tam niby do sądu chodzili i tak dalej. W to, że do sądu, to, że oni poszli do sądu, to ja w to nie wierzę z tego względu, że okej, okay, te wersje, które były na Commodore, one były bliźniaczo podobne do siebie, chociaż moim zdaniem lepsza była Gianna Sisters, bo tam przynajmniej jak się brało w cudzysłowie grzybka, to jej się tam czupryna czuchrała i to jakoś fajnie wyglądało, a Mario się nic nie działo. Ten Mario, który wyszedł na Commodore 64, to była całkiem inna gra niż to, co było na Nintendo, więc Nintendo wydaje mi się, że nie miało praw do tego, żeby nawet się sądzić z kimkolwiek. Jeżeli ta gra była inna niż to, co oni stworzyli, a to, że ktoś port zrobił, to jest Montezuma. Przeszedłem i Mikrolik. Kurde, nie ma tej gierki, może ona była na kasecie. Nie ma. Jest Montezuma, uruchomimy sobie Montezuma. Więc wydaje mi się, że Nintendo miało w poważaniu, co tam wychodzi na Commodore 64 czy tam na Amigę i wątpię, żeby się sądziło. To prędzej ta firma, która robiła ten port na Commodore'ca. Może coś tam się próbowali, czemu to do góry nie działa. No i to jest Montezuma. Dobra, spadamy na dół. O, kurczę, teraz grałem na tym ColecoVision i mam problemy z wyczuciem skoku. Widzicie, nie ma drabinki na dół i tu w lewo też jest zamknięte. Popełniłem błąd, nie powinno się tego robić, co teraz robię, bo w momencie, kiedy zginę próbując skoczyć na tą środkową drabinę, też nie odrodzę na tej drabinie, tylko się odrodzę kurde po lewej stronie. Tak się nie powinno robić. A to się bardzo często zmienia, ale mi się udało teraz. Każdy skok jest. Fajnie jest, bo te mechaniki, bo oczywiście jak się ruchomi, aj, trzeba było troszkę na krawędź wejść. Kurczę, teraz źle. No co jest? Dobra, zrobimy inaczej to. O, nie, kurczę, zabiję się na samym początku. No co jest? No, wskakuj. Mechaniki są fajnie pokazane, przed chwileczką widzieliście ten młotek, który powoduje, że one znikają, teraz widzicie tutaj miecz i tak dalej, to wszystko się tutaj pojawia stopniowo. Fajnie były robione te gierki.
Teraz zginę na wężu i koniec gry będzie. Udało się. Teraz zginę tutaj, potrzebuję ten klucz. Udało się. No i tutaj, okej, straciłem miecz, ale tutaj jakoś nie mam problemu, żeby się przed łańcuchem zatrzymać. No. Nie zdążyłem, zdążyłem. Jeszcze raz. Możesz to. Ja pierdzielę złazić za każdym razem, no. Żeby zdążył wrócić. Dobra, poczekamy na niego. Gorzej, jak wejdzie, pójdzie w lewo i znowu zejdzie. Chodź do mnie. Patrzcie, no. I co, zejdzie w dół? No, nie rób tam mi takich jaj, no. Złośliwe. Dobra. Tu trzeba się pozbyć klucza jednego. Dobra. Tak chciałem to zrobić. Jeee, życie zdobyłem. Ta melodyjka jest super. Uwaga. Zaraz kończymy. Ten mier był mi tutaj potrzebny. Oj, się zabiłem. Dobra. Wyłączam Montezumę, bo tego odcinka nie skończę, jak tak będę w takim tempie te gierki sprawdzał. Jest dwa razy Mumbator, nie wiem czemu, już go kasujemy. Tu jest CRT. Tu jest CRT. Jeden jest Atari, drugi jest... Dobra, tego skasujemy. Dobra. Tutaj coś mi brakuje? Nie. To tekstówka jakaś. Dobra. Navy Seals? Nie, Narcopolis. No właśnie, Narcopolis ja się zagrywałem na Amidze. Ja mój kumpel widział, że to wyszło na ten, na Commodore, to by pewnie grał. Navy Seals, teraz nie pamiętam. W Navy Seals grałem też na Amidze, fajna gierka była na Amidze. Ninja też grałem na... Tego grałem, Ninja? Nie tego, innego. Ninja Master czy Ninja Spirit? Nie, Ninja Master chyba się nazywa. Jest północ, południe. Super gierka na Amidze. Już jesteśmy na... O, dobra, przyspieszyłem trochę. Są Outruny i na przykład Outrun, jakby mój kumpel zobaczył, że wyszedł Outrun na Commodore, to by się zagrywał. My się zagrywaliśmy w tym czasie. Ja bym miał Commodore, a ja początek Amigi na automacie w tym. Na tym dużym, ładnym, co się wsiadało do kokpitu. Gwiana Sisters tutaj nie widzieliście, bo Gwiana Sisters jest D. Na D. D Gwiana Sisters. Wspieram się, ale to do robienia live'ów, żebyście mogli chętni na bieżąco coś komentować, w co gram i tak dalej. Pitstopa też się zgrywa. Ale po prostu w chwili obecnej to jest zbyt skomplikowana rzecz dla mnie. Ja bym chciał to zrobić tak w miarę profesjonalnie. Pole Position też były fajne gierki. Więc potrzebuję dwa monitory i tak dalej. Na jednym będę grał, na drugim będę czytał wiadomości i... Aha, bo to jest kilka gierek. O, jest mikroprocesor Soccer i jest Stunt Car Racer Super. Fajna składanka, chciałbym mieć taką składankę na komodorce. I mikroprose. Prose. Dobra, myślałem, że to jest Rick Dangerous, o to. Jest Prince of Persia, dobra. Zobaczymy, jaką wersję mam Prince of Persia. Mam wersję CRT, super. Szybko się uruchomi. Miałem dyskietkową, inaczej się uruchamiała.
Gdzieś jest tam instrukcja nawet chyba. Nie, to nie w twy. No i jakby to mój kumpel widział, to w tamtych czasach to był zachwycony. Na Prince of Persia to chodził do kogoś tam, kto miał zabytkowego peceta i na tym pececie grali w Prince of Persia. I nawet nie wiedział, że ta Prince of Persia kiedyś będzie na Commodore'su. Oj, tak to jest, jak się w grę na Commodore próbuje grać na analogu. Sprawdźmy, czy drugi... O, działa drugi przycisk, dobra. Dobra, nie wiedziałem. Gramy na krzyżaku zwykłym. Kółeczko na padzie wciskam i skaczę. A X-em robi się małe kroczki. Ale nie ma, nie za małe kroczki. Dobra, wyłączamy tą piosenkę. Szkoda czasu, bo ja w to akurat mógłbym grać, a grać. I jakoś nie denerwuję się, że ginę co chwilę. Chociaż zdarzyło mi się przejść Prince of Persia do chyba do siódmej planszy na jednym życiu. Coś koło tego. O! To też się zagrywałem u kumpla. I to było też fajne z tego względu, że też się tu można było robić swoje trasy. A my sobie robiliśmy protoplastę GTA. Robiliśmy sobie całe miasteczka, gdzie się zjeżdżało w osiedla, bo też domki można było stawiać i takie różne rzeczy, więc my się bawiliśmy, bardzo fajnie się w tym bawiliśmy. Niekoniecznie w taki sposób, jak było to, że chcieli. My sobie po prostu robiliśmy miasteczka. Parę lat później, ładnych parę lat później powstał GTA 1 i to był ten... Chociaż my to graliśmy takie coś na Commodore. Rick Dangerous. Klasyka. Już widzę, nie widzę czasu, ile mi się już tworzy ten film, ale widzę po zegarku, że no, będzie długi odcinek. Uruchomimy tego Rick Dangerousa i przejdziemy troszkę dalej, szybciej trochę. Jeszcze teoretycznie na przykład bym chciał wam pokazać Zoro, ale w sumie nie ma sensu, żebym pokazywał Zoro, bo to jest taka sobie gierka. Ale w to też się zagrywałem. Street Fightera na przykład, jak wygląda na Commodore, no wygląda tragicznie, więc szkoda czasu na to. A, jeszcze, dobra, jeszcze na te. Nie będę uruchamiał, albo uruchomimy Gerne Sisters i jedną gierkę na te i na tym skończymy odcinek. Wiem, Gena Sisters też jest na te, ale właśnie na te to też jest ta jedna gierka, żeby pokazać, jak to wygląda na Commodore'cu. Czekamy na Ricka. O, Rick sobie nie radzi. Pobawię się już poza nagrywaniem. Spróbujemy przyspieszyć, jeżeli da się ustawić defaultowo, żeby wszystkie gry dyskietkowe uruchamiały się w jakimś tam trybie turbo, żeby szybciej to doczytywało wszystko, to tak postaram się ustawić, żeby było na składance. Jeżeli mi się nie uda, albo będzie każdą grę trzeba było z osobna ustawiać, no to tego nie zrobię. Bo faktycznie trochę czasu się traci na tym wygrywaniu. Spacja. No dobra. Fajnie, że to intro było. I teraz tutaj trzeba wcisnąć run stop, albo spacją się przesuwa. Czym ja mówiłem? Tutaj jest select i RS. Co to jest? Dobra, włączymy sobie. Do you want? Yes. I tu można sobie wybrać planszę. My chcemy pierwszą planszę. Nie chcemy przyspieszać plansz. Dobra. Idzie Rick Dangerous. Teoretycznie powinienem zginąć teraz, ale dobra, pójdziemy sobie
Ja powinno się iść. Wersja na Amiga była lepsza pod tym względem, że oni robili te wrzaski. Ja chyba jestem niewidzialny dla nich. Tu chyba bym zginął. No, jestem nietykalny. Tak to można przejść. No. Spoko. Ta gra była trudna, ale w przeciwieństwie do wielu gier, w tą grę można było się naprawdę nauczyć na pamięć. Że tak powiem. Właśnie, na przykład tutaj źle teraz zrobiłem, trzeba było zeskoczyć na ten podest siatkowy i później bezpośrednio do dziury. Można było się tego nauczyć. My na przykład tą pierwszą planszę wiem, że przechodziliśmy bez żadnych kodów i bez większych problemów. Tutaj trzeba bombę postawić i ucieknąć. W niektórych miejscach trzeba postawić bombę i jeszcze spierdzieć na drabinę, żeby odłamki nie oberwać. W drugiej części można chodzące te bomby robi się też. Patenty są wykorzystywane. Platformowo logiczna gra, nie? Dobra, zabijemy ich. I tutaj na przykład trzeba było zrobić co? To? Albo to? Bomba? Nie. To się nie da wskoczyć. A nie, to tutaj można było jeszcze wskoczyć. Tutaj jest bajer, bo tam jest taka drabinka niewidzialna, nie? To mogło zabić. Mówię, można było się nauczyć tej gry na pamięć. Tu wystarczyło się schylić, nie marnowałbym amunicji. Tutaj jest ten chyba też. Nie, to nie to. W którymś momencie. A tutaj dźwignie są. Właśnie, o, to jest to. I to mnie przyblokowało. Ogólnie to trzeba wskoczyć na to. Teraz trzeba dotknąć tej ala dźwigni, żeby się ten przesunął. I koniec pierwszej planszy. Mówię, można było jej się nauczyć, tak samo można było się nauczyć tej planszy na pamięć. Też można chyba tędy iść. Bo tutaj, żeby zdobyć tą maskę, to trzeba iść w ten sposób. Tutaj jest kolec. Jak będziecie wchodzić po drabinie, to was kolec zabije. No i tak. Można było się nauczyć tego. Dobra, wyłączamy tą gierkę. River Raid jest super, nie będę już go uruchamiał. Tu po coś ładnie graficznie wyglądało gdzieś. Bo to jest Robin Hood. Robin Hood spoko. Wreszcie zrobiłem taki bardziej treściwy ten odcinek. Zresztą mówię, nie chciałem olać całkowicie tematu. Mogę pokazać wam jakieś trzy standardowe gierki. Tylko chciałem pokazać, co się znajduje, bo ja troszkę czasu zmarnowałem na to, że zmarnowałem. No, w cudzysłowie zmarnowałem, bo robiłem to dla siebie, żeby mieć ładną kolekcję. I w sumie chcę się tą kolekcją z wami podzielić w przyszłości. Prawda, troszkę się zmieniło mój plan, bo na początku miało być tylko komputery, potem później stwierdziłem, że komputerów to jednak troszkę za mało. Speed Buggy. Nie wiem, czy to jest Buggy Boys. No, to jest w sumie można usunąć. Jest Buggy Boy, tylko na inny rynek. Go usuniemy. Takie rzeczy się mogą zdarzyć, bo ja nie wszystkie gry sprawdzałem, jaka jest nazwa na innym rynku, tak? Więc możecie coś znaleźć. Sporo takie gierki mało zajmują. No, ja usunąłem teraz tego Speed Buggy'ego, bo Buggy Boy był bardziej znany, nie?
Jeżeli widziałem na przykład w opisie, tak jak tutaj było napisane, że to jest Boogie Boy, dlatego usunąłem. Gdyby to było napisane, że to jest, nie wiem, coś innego, no to bym nie usuwał tego. O, jest Street Fighter 1. Street Fighter 1 na Commodorcu była spoko. Street Fighter 2 to była porażka. Masakra dla oczu. Stunt Car Racer, super gierka, naprawdę polecam. Niekoniecznie na Commodorcu, chociaż da się grać na Commodorcu, bo to jest na pewno grywalne, bo kumpel grał i się cieszył, że ma Stunt Car Racera, ale wersja na Amigę zdecydowanie lepiej wygląda. I kolorystycznie, i jeżeli chodzi o płynność rozgrywki. Super Hang-On na Commodore, taki sobie. O, i mamy Super Mario Bros. Właśnie. Super Mario Bros. I wziął grzyba i się nie powiększył. No co to za Mario, nie? Tutaj mamy Super Mario Bros. 64, który jest troszkę zmodyfikowany graficznie. I tutaj już się powiększa. No ale chodziło cały czas o tego. To był ten główny, który był porównywany z Janon Sisters. Ten już jest zmodernizowany. Zresztą widzicie, że on wyszedł w 2019 roku. Czyli no to jest jakaś wersja hakerska. Nie skomentuję, też nie skomentuję i też nie skomentuję. Ja ogólnie lubię Super Mario, ale lubię wersję z Pegasusa, a nie rzeczy z Pegasusa, z NES-a, a nie z tej wersji Commodore. I ja jestem po tej stronie, że oni mieli zrobić port i zrobili chamską skrzynkę z Janet Sisters. A jak było naprawdę, nie mam pojęcia. A to jest dlatego też miałem sentymentyczny, żeby się męczyłem strasznie, żeby ją skończyć. The Great Escape, The Great Jonas Sisters, idziemy. Chyba, że będzie wersja dyskietkowa, to już nie będziemy jej uruchamiać, to po prostu wycofam. Zobaczymy, co to jest. Kurde, wersja dyskietkowa, dobra. Nie uruchamiam. Chociaż ona się szybko chyba ładuje, bo to jest mała gierka, ale dobra, nie będziemy uruchamiać jej. Chodziło mi jeszcze. O, tutaj mamy The Last Ninja. Widzicie, cztery części są, bo jest The Last Ninja 1, The Last Ninja 2, The Last Ninja 3 i The Last Ninja Remix. To jest The Last Ninja, nie ma The Last Ninja 2, nigdzie nie mogłem znaleźć, więc po prostu jak znalazłem te cztery części w jednym, więc wrzuciłem te cztery części w jednym i żeby było ciekawiej, to jest chyba CRT. A, czyli one się uruchamiają bardzo ładnie. I chodziło mi na TE. Ciekawostką jest to, że przyleciałem z T, tak, przyleciałem. Shadow of the Best też wyszło na Commodore. A mi chodziło, tutaj jest też Toki, ale Toki wygląda tragicznie, gdzieś tam wyżej był, a mi chodziło o Turikana. Wyszedł Turikany i to wyszły trzy Turikany. To jest ciekawostka, że wyszły trzy Turikany i wyglądają one tragicznie, ale wyszły. Też jest, widzicie, że to jest wersja CRT, Easy Flash. Nie, to jest dyskietkowa jakaś. Easy Flash może to jest jakiś. Jakiś haker w cudzysłowie. No i jest. Co z Shocka mogło przez coś tego? Nie. Nie działa mi klawiatura już? Wszystko jest na jest ustawione. To, a co jak dam na jadę na start i wcisnę enter, to się nie uruchomi? Uruchomiło się. I nawet jest animacja początkowa, widzicie. W cudzysłowie animacja początkowa. Jest rogo, które wygląda inaczej niż na midze. No, muzyka jest tragiczna, ale jest. O, jest, loaduje się.
Zaraz wskoczymy jeszcze wyżej, sprawdzimy. Nie ma tutaj tego. Tego. Kurde, ściga mnie wszędzie. W sumie wszystkie efekty są. Ojej, ojej, laser jakiś dziwny wziąłem. Teraz zobaczymy, jak jest. O, kulki są. Dobra, kulki się odbijają. Odbijają się jak na midze. Rozłożenie levelu widzę na razie jest bardzo podobne do tego, co było na midze. Poza bonusami, które są troszkę inaczej. O, nawet są te, w cudzysłowie, pszczoły. Jest boom. Jest boom, proszę bardzo. Teraz zobaczymy, co tutaj można. Ogólnie steruje się do dupy. Czy to jest zejście? Patrzcie, plansza jest. No fajnie zrobiona, no. To, że nie brzmi to jak Turrican. No sorry, Turrican został w pamięci ludzi nie ze względu na rozgrywkę i na to, że był strasznie trudną grą, tylko ze względu właśnie na muzykę z tego, z gry. Jedynka nie miała takiej dobrej, dwójka miała najlepszą muzykę. Trójka miała taką już człowiek wiedział, czego się może spodziewać, ale dwójka robiła naprawdę wrażenie. Zresztą tak samo jak swego czasu nie mogę tam skoczyć. Nie wiem, dlaczego nie mogę tam skoczyć. Tak samo jak. Oczywiście mam kod wpisany, tak? Czy kod nieśmiertelność, więc mogę sobie łazić jak chcę. I za daleko strzelam. Więc tak samo robiło wrażenie Lemmingi. Muzyka z Lemmingów, obojętnie której części. Tu się skakałem, a tu nic nie ma. A tutaj trzeba wskoczyć, widzicie. Na midze szedłem chyba inną drogą. Spróbujemy jeszcze raz skoczyć na ten najwyżej i udało się. A tu bonus jakiś jest. Pełno kryształów. Na pewno ta gierka jest grywalna. No spoko. O, a tutaj się nie da przejść. Zaraz się okaże, że będę musiał wracać. O, jak? Dobra. Jeszcze szybko przeklikamy w dół i zakończymy ten odcinek. I tak wychodzi dłuższy zdecydowanie niż chciałem, żeby był. No, ale pani Komodore będą wiedzieli dlaczego. Pozostali muszą być troszkę wyrozumiali. Już jesteśmy i tak na W. Wiem, że niektóre platformy po prostu. O jest, widzicie, World Karate Championship. Który rok? 86. Po prostu niektóre platformy nie wzbudzają żadnego sentymentu we mnie i dlatego nawet mi się tak za bardzo nie chce ich przeglądać. Ja je dorzucam, bo to jest kawał historii. Oczywiście szacunek do tego, że jakiś tam sukces odniosły sobie. Przykładowo w kolejnych odcinkach będą PC Engine, TurboGrafxy i tak dalej. I no ja nie mam sentymentu z tym, do tych sprzętów, ale no one są, tak? I wiem, że ludzie się zagrywali na nich, niekoniecznie w Polsce, ale rozumiem, że to no jest jakiś tam sentyment no, do tych platform i umieszczę tak samo do SNES-a, tak samo do Mega Drive'a i tak dalej, ale no, też nie zdziwcie się, jak na tych konsolach będę, czy na tych emulatorach będę uruchamiał gierki, które znam sami giną, bo ja się wychowałem na midze, nie grałem na tych konsolach. Ale cenię je za to, bo dzięki SNES-owi i Mega Drive'owi, albo Genesis'owi, jak to woli, no, rozwinął się do tego stopnia rynek, który znamy dziś, tak? To były bodźce, no. Mega Drive, czy tam Genesis w Ameryce Południowej odniósł gigantyczny sukces i gdyby nie to, to podejrzewam, że Sega by padła wcześniej niż w rzeczywistości padła. No, to, że miała pojebany zarząd w Japonii, którzy doprowadzili do ruiny firmę, no to już inna bajka, no. Błędne decyzje. Nintendo wyszło troszkę lepiej na tym, ale Nintendo też miało dołek, bo się pojawiło PlayStation, dokopało wszystkim. Dobra,
Ale wracając do tematu, właśnie Commodore skończyło w taki sposób, że zlekceważyło przeciwników i zaczęli się pchać w rynki, w których nie powinno, czyli tworząc Amiga CD TV, nie wiem na co to komu, i tworząc Amiga CD 32, która ja bym z miłą chęcią przytulił do kolekcji i tak dalej, ale to był nie wypał, no. To był niepotrzebny sprzęt. Amiga 500 jak najbardziej to jest klasyka, Amiga 600 tak samo, teoretycznie tańsza wersja, tak, mniej plastiku poszło, mniej elektroniki, nie, no była mocniejsza z 600. 1200 już się nie sprzedała tak jak 500, no. To był znak, że nie powinni się ładować, odczekać troszkę. Może potanieć produkcję, bo różnica w cenie między 600 a 1200 była gigantyczna w tamtym czasie, więc może szukać oszczędności, żeby sprzedawać taniej sprzęt i rozwijać 1200, tym bardziej, że tam były sloty, które się nie wykorzystywało. Oni stwierdzili, że wypuszczą, dobrze mówię, że wypuszczą Amiga CD 32 i wcześniej, widzicie, jest 87, w 91 roku wypuścili CD TV, bo nie wiem, co chcieli z tym zrobić, no. Ja wiem, że tu kasety wideo można było wcisnąć i tak dalej, tak. Dynamic, Total Vision, Commodore, CD Drive, nie no, CD Drive był wsadzony, to trochę za wcześnie, w 91 roku, mało kto używał płyt. To już było, no ale to uruchamiało gierki, kurde, z Amigi 1200, które nie, widzicie, porównywane do PSX-a, do Saturnu, do 3DO, no oni przestrzelili się, nie. Źle to zrobili. Widzicie następny odcinek, którego już dzisiaj nie będę kręcił, bo mi się już troszkę gardło zdarło. Tak sobie po 3 odcinki kręcę, później je montuję i po kolei je wystawiam. Mamy super kasetę Vision i Channel F i to nie będą ciekawe odcinki, ale polecam, no, możecie zobaczyć coś ciekawego na tych sprzętach. No i będzie skum. Na skumie też troszkę czasu, tylko że nas do skuma to ja sobie podłączę myszkę. Bo tam parę gierek jest, no, wartych uwagi. Chciałbym je pokazać, też troszkę pogadam sobie o historii. To było na tyle w tym odcinku. Zostało nam 1871 gier. Jakbym jeszcze jedną wali, to była ładna liczba, a tak jest nietypowa, więc 1871 pomniejszyło się. Jeszcze przejdziemy sobie do All, bo jakby waliłem tego. Zależy mi, żeby było około 30 tysięcy gier. Jeszcze jest. 30 351. Kurde, tą jedną może byśmy wywalili co z Commodorca. Co by można było wywalić? Zorka nie wywalimy. To się nic nie powtarzało. Coś by można było wywalić. O, Wings of Fury, kurczę, Wings of Fury, super gierka. Ja się zagrywałem na Amidze, kompro się zagrywał na Commodore, jak ja to zobaczyłem na Commodore, no fuj, nie? Wersja amigowa lepsza zdecydowanie, i się pytałem, czemu cały czas w nocy jest? No bo Commodore nie miało innego trybu, nie miało w dzień. Nie wiem, muszę pomyśleć, może usunę, zostawię, może będę usuwał jeszcze gdzieś tam przy innych platformach, które będę przeglądał, więc zostawię. Na chwilę obecną. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!